Dzień dobry Państwu. Welcome everyone. Ten film, który oglądają Państwo jako pierwsi, można zapauzować, można przesunąć. A to wszystko dzięki temu, że ten film ma swoje miejsce na uczelnianym kanale YouTube, który śledzi już blisko 65 tysięcy subskrybentów. O, to świetny wynik. Potrafi poruszyć. Czy to rekord wśród polskiej uczelni? Jeszcze nie, ale jak dziś Państwo tutaj polubią, to kto wie? Panie rektorze? A, tu pan jest. O rekord powalczymy w nowym roku akademickim, ale najpierw podsumujmy miniony. Nie mamy playlisty Sukcesy w SIS, bo te znaleźć można na tym kanale w bardzo wielu miejscach, ale gdybyśmy taką mieli, to tylko w ostatnim roku moglibyśmy na niej umieścić filmik o drugim miejscu wśród polskich szkół wyższych w rankingu UI Green Metric, oceniającym światowe uczelnie za rozwiązania eko i zrównoważony rozwój. I o Golden Bridge Award, przyznanej nam jako wiodącemu partnerowi przez Cisco Networking Academy, a także o tytule Best Eastern Europe Partner, przyznanym związanej z FSIS spółce e-service przez firmę Fujitsu. Znalazłoby się tu wideo o tytule honorowego obywatela Rzeszowa dla doktora Wergiliusza Gołąbka i o nagrodzie Polskiej Akademii Umiejętności dla profesora honorowego w SIS księdza Michała Hellera. Również o głównej nagrodzie w konkursie Mądra Książka Roku dla wydawnictwa Copernicus Center Press, którego w SIS jest współzałożycielem. I jeszcze o sukcesach czasopism naukowych, przyjęciu Financial Internet Quarterly do prestiżowego Journal Citation Reports oraz dofinansowaniu przez ministerstwo dwóch kolejnych. Tak, dokonań jest zbyt wiele na jedną playlistę, bo na FSIS tradycyjnie dzieje się bardzo dużo. Dzięki nowym uprawnieniom powstały dwa kolejne seminaria doktoranckie z ekonomii i finansów oraz nauk medycznych. Cieszą kolejni wypromowani doktorzy, także wśród pracowników, oraz awanse naukowe na stopień doktora habilitowanego i nominacja profesorska. Naukowcy w SIS prowadzili swoje badania i prezentowali ich wyniki w ramach międzynarodowych zespołów, staży, stypendiów, wykładów gościnnych oraz licznych konferencji od Pragi po Melbourne. Badania i wystąpienia dotyczyły m.in. sztucznej inteligencji, internetowych grup wsparcia, mediów społecznościowych, bioetyki, uchodźstwa czy kosmetyków naturalnych. Dostrzeżone zostały publikacje naszych naukowców. Artykuł poświęcony polskiej duchowości podczas pandemii, opracowany w ramach międzyuczelnianej współpracy, znalazł się w dziesiątce najpopularniejszych tekstów na świecie związanych z tą tematyką. Pracownicy Katedry Sztucznej Inteligencji zostali wyróżnieni w konkursie na najbardziej wpływowy artykuł z dziedziny zbiorów przybliżonych, a tekst o bioetyce eksploracji kosmosu ukazał się w prestiżowym brytyjskim czasopiśmie. Badaczki z Katedry Kosmetologii otrzymały patent będący efektem grantu Podkarpackiego Centrum Innowacji. Międzynarodowy Zespół Badawczy z udziałem pracowników naszej uczelni realizuje projekt naukowy NAWA dotyczący polskiej gościnności w obliczu kryzysu uchodźczego, a Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie projektowi badań właściwości polskich miodów odmianowych. Ogólnopolska konferencja poświęcona polskiej logice, druga międzynarodowa konferencja dotycząca kosmetyków naturalnych, a także 15. Forum Branży Nowych Mediów Internet Beta oraz 14. odsłona Studenckiej Konferencji Naukowej to wydarzenia, które przyciągnęły kilkuset ekspertów i naukowców nie tylko z Polski. Ogromnym powodzeniem cieszyły się i wciąż się cieszą tutaj i tutaj wyjątkowe wykłady i spotkania organizowane we współpracy z Tygodnikiem Powszechnym i Fundacją Tygodnika. W cyklu Wielkich Pytań w Nauce o współczesności i przyszłości języka polskiego rozmawiali profesorowie Jan Miodek i Jerzy Bralczyk. Profesor Krzysztof Meissner i dr Tomasz Rożek zastanawiali się nad początkiem wszechświata i rolą sztucznej inteligencji w zrozumieniu jego tajemnic. W cyklu W labiryncie świata odbył się pokaz wielokrotnie nagradzanego filmu Ukos Światła, którego uczelnia była partnerem strategicznym. Projekcji towarzyszyło spotkanie z reżyserem Wojciechem Szumowskim, bohaterem filmu Dariuszem Popielem i wieloletnim rektorem Uniwersytetu Hebrajskiego profesorem Hanochem Gutfreundem. Natomiast o realiach wojny w Ukrainie i pracy korespondentów wojennych rozmawiali redaktorzy Wojciech Jagielski, Jacek Stawiński i autor książki Opór Paweł Pieniążek. Czwarta edycja popularno-naukowej serii Przybij Piątkę Nauce została zrealizowana pod hasłem Piątka na zielono, razem na rzecz lepszego jutra. Wykłady na temat fundamentów zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i kryzysu klimatycznego wygłosili m.in. Tomasz Rożek, Łukasz Lamża oraz profesorowie Zbigniew Karaczun, Łukasz Łuczaj i Tadeusz Pomianek. A propos, playlista Zrównoważony rozwój w minionym roku akademickim wypełniła się wieloma wartościowymi treściami i relacjami z licznych wydarzeń poświęconych tej tematyce. Uczelnia podjęła działania związane z wdrożeniem Agendy 2030 i realizacją zdefiniowanych w niej celów, przyjęła też Plan Równości Płci.
Dziennikarze uczelnianych Intromediów wydali specjalny zielony numer magazynu, a dla wszystkich studiujących odbył się Dzień Zrównoważonego Rozwoju. Edukacji ekologicznej przysłużył się także pierwszy rzeszowski TEDx zorganizowany przez WSIS pod hasłem Klimat to ludzie. Wspomnijmy jeszcze o konkursach dla młodych dziennikarzy zainteresowanych ochroną środowiska i tych dla studentów na ekologiczne rozwiązania w przestrzeni uczelni oraz na graficzny ekomotyw kasku rowerowego. Na wskroś ekologiczny był pierwszy Tour de WSIS szlakiem Green Velo. Ponad 100 uczestników przebyło trasę między kampusami WSIS, a zwieńczeniem rajdu był ekopiknik z mistrzowskim pokazem trialu Krystiana Herby. Dodajmy, że w Kielnarowej powstała wypożyczalnia rowerów elektrycznych Green Bike. Mamy nadzieję, że rowerzyści będą korzystać z uroków okolicy w symbiozie z pszczołami, które niedawno zatrudniły się na cały etat w uczelnianej pasiece. Nad tym, jak uczynić system produkcji żywności bardziej efektywnym i przyjaznym dla człowieka i środowiska, debatowali uczestnicy konferencji Perspektywy Rozwoju Polskiej Wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia zaprezentowano nową, szczególną publikację przygotowaną przez zespół badawczy WSIS pod kierownictwem profesora Wojciecha Misiąga. To jeden z efektów zainicjowanych przez profesora Tadeusza Pomianka badań nad stanem polskiego rolnictwa. Kolejnym jest projekt reformy systemu produkcji żywności, którego źródła i założenia prezydent WSIS przedstawił w dwóch artykułach i podczas konferencji o przyszłości polskiego rolnictwa w Sejmie. Premier miał też blok, na którego łamach profesor wraz z innymi ekspertami analizuje zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne ludzkości. W ostatnim roku akademickim kontynuowane było wsparcie naszej społeczności dla Ukrainy. W ramach programu Start IT Cisco for Ukraine przeszkolimy 10 tysięcy uchodźców w zakresie umiejętności cyfrowych. Inauguracja programu odbyła się wraz z debatą Nowoczesna Ukraina – Edukacja, Gospodarka, Technologie. Uczelnia zakupiła też dla Lwowskiej Politechniki i Uniwersytetu 6 generatorów prądu. Z Narodowym Uniwersytetem Medycznym we Lwowie WSIS podpisała umowę o wspólnych projektach badawczych. To tylko jedna z kilku nowych inicjatyw międzynarodowych. Porozumienie o współpracy zawarto z Uniwersytetem w Dżakarcie, przedstawiciele uczelni odwiedzili partnerskie uczelnie w Indiach, Wietnamie i w Maroku oraz uczestniczyli w konferencji Polska-ASEAN. WSIS natomiast gościła doktorantów z Mongolii, a także z wykładami profesorów z Turcji i z Japonii. Playlisty dla studenta i Study in Poland. To tutaj najczęściej zaglądają studenci WSIS z ponad 50 krajów świata. Obcokrajowcy stanowią już 1/4 studiujących. Najczęściej wybierają zarządzanie lotnictwem lub biznesem międzynarodowym, informatykę, pielęgniarstwo i nowość w ofercie anglojęzycznej – pracę socjalną. Zagraniczni studenci mogli uczestniczyć w kursie językowym Foundation Year, międzynarodowym programie IT projektu Spinnaker oraz w mentorskich programach uczelnianych School of Leaders i stypendialnym School of Leaders for Democracy skierowanym do Białorusinów. W ramach projektu adaptacji kulturowej studenci z Zimbabwe, Iranu i Uzbekistanu przeprowadzili prezentacje swoich krajów i kultur dla uczniów szkół średnich z regionu. Tematykę wielokulturową podejmowały też warsztaty i debaty działającego przy WSIS punktu Europe Direct Rzeszów. Studenci mogą już korzystać z nowej, kompleksowej platformy wspierającej kształcenie tradycyjne i online, zintegrowanej z narzędziem Cisco Webex. Dzięki nowym partnerstwom z wiodącymi w swych branżach firmami, studenci poszczególnych kierunków zyskali kolejne możliwości praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach. Przedstawiciele firm poprowadzą wybrane zajęcia oraz udzielą wsparcia w przeglądzie i aktualizacji programów i efektów kształcenia. 5 nowych poszukiwanych przez pracowników kierunków uruchomiło Centrum Studiów Podyplomowych. Prawie 300 osób pogłębiało wiedzę i rozwijało zainteresowania na zajęciach Akademii 50+. Znakomite wyniki osiągali uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. Imponujące premiery teatru anglojęzycznego, 100% zdawalność i wysokie wyniki maturalne, laury olimpiad i najwyższa lokata w konkursie programistycznym to najważniejsze sukcesy ALO. Szkoła wyróżnia się nauczaniem opartym na współpracy nauczycieli i pracowników dydaktycznych WSIS. A to playlista Kariera, bardzo ważna, bo rozwój kompetencji zawodowych studentów i absolwentów jest dla nas priorytetem. Po raz kolejny mogli uczestniczyć w Dniach Kariery WSIS oraz trzeciej edycji Aviation Career Day dla zainteresowanych branżą lotniczą. Uczelnia po raz 20 zorganizowała największe w regionie podkarpackie targi pracy, dzień otwarty kół naukowych oraz ogłosiła konkurs na studenckie projekty naukowe i artystyczne. Zwycięskie otrzymały finansowanie.
Przez cały rok w ramach Loży Biznesu odbywały się spotkania studentów z przedsiębiorcami i praktykami z firm działających w branżach bliskich kierunkom studiów. Kilkudziesięciu kolejnych studentów zdobyło międzynarodowe certyfikaty TÜV Nord, a oferta certyfikacji jeszcze się poszerzyła. Centrum Języków Obcych zostało autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge English Qualifications. Od zawsze śledzimy i dokumentujemy dokonania naszych studentów i absolwentów. W minionym roku akademickim doceniane były prace dyplomowe, badania realizowane w ramach kół naukowych oraz prezentacje ich wyników podczas konferencji w całej Polsce. Wyniki badań studentów z koła naukowego Helisa ukazały się w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie, a członkowie finansowego koła naukowego Flow zajęli 3 miejsca w 2 międzynarodowych konkursach. Studenci grafiki komputerowej oraz projektowania graficznego uzyskali kwalifikacje do przeglądów twórczości i wystaw oraz wyróżnienia i nagrody w prestiżowych konkursach w Polsce i za granicą. Impulsami do aktywności artystycznej były też uczelniane przeglądy graficzne i plastyczne Deadline oraz FSIS Art Talent. Powodem do radości są również sukcesy twórców aplikacji docenianych nagrodami i ofertami wdrożeń. Swoje umiejętności programistyczne studenci mogli rozwijać podczas hackathonów organizowanych lub wspieranych przez uczelnie. Klub AZS może się pochwalić 15 medalami akademickich mistrzostw województwa w 6 konkurencjach, w tym w grach zespołowych. Przez cały rok kwitło to, co nazywamy życiem studenckim. Szczególna energia emanowała z wydarzeń o charakterze międzynarodowym, czyli właściwie z wszystkich. Radość i wzruszenie przepełniały studentów podczas graduacji oraz czepkowania, pierwszej w historii uczelni uroczystości absolwentów pielęgniarstwa. Były także spotkania świąteczne z mieszaniną tradycji smaków Erasmus Orientation Day i Nowruz, czyli hucznie obchodzony Dzień Azji Środkowej. Niezwykle radosny, barwny i intensywny był International Day w Kielnarowej z występami muzycznymi, pokazami strojów i etnicznymi tańcami. Odbył się też pierwszy Melting Pot Festival z wielokulturowym talk show, turniejem wiedzy oraz koncertami Around the World i Sounds of Ukraine. Ponadto w klubie IQ miały miejsce wernisaże, gala student roku, jam session, konkurs gra gitara i 9. Sisma Talent. To był dobry, owocny, aktywny czas. Pozostaje nam zaprosić na wydarzenia zaplanowane na 28 rok akademicki w SIS. Polecamy sekcję aktualności i całe bardzo przydatne archiwum. Proszę nas odwiedzać, oglądać i słuchać w podcastach. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia.